Jezus poucza swoich uczniów, że będzie wydany w ręce ludzi, co dobrze usłyszeliśmy w tym pierwszym czytaniu. To jest przygotowywany sąd w pierwszym czytaniu. Ci go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. To jest w ogóle serce tajemnicy naszej wiary. To, że Jezus umarł i zmartwychwstał. I oni tego nie rozumieją, ci apostołowie. Jeszcze nie rozumieją, a boją się go pytać. A potem się okaże, że dlaczego? Gdy przyszli do tego Kafarnaum, gdzie Jezus bardzo często przebywał w domu, ich zapytał. O czym to rozprawialiście w drodze? Nie rozumieli tej tajemnicy, bo o czymś rozmawiali. Jakby nie usłyszeli tego, co Jezus mówił. Mieli problem. Lecz oni milczeli. No, zawstydzili się. W drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. Spróbuję to trochę prościej wyjaśnić. Oni myśleli, że jak Jezus dojdzie do Jerozolimy, to stanie się nowym królem. No i oni sobie chcieli podzielić stanowiska. A Jezus mówił im właśnie, że idzie do Jerozolimy umrzeć, a potem zmartwychwstać. Widzimy, jaki jest kontrast, sprzeczność tego, co oni mieli w sobie, a tajemnicą wiary. Szukali wielkości. Chcieli być więksi niż inni. My się pochylimy głębiej nad ostatnią częścią tej Ewangelii. Jezus usiadł. To, że Jezus siedzi, to nie jest też takie bez znaczenia. Tak ex cathedra, czyli jakby z autorytetu Syna Bożego. Jezus im chce coś uświadomić. Coś bardzo ważnego. Bo w starożytności nauczyciel siedział na krześle, a reszta była na ziemi i słuchała. Przywołał tych 12. Chodźcie tu. I rzekł do nich podstawową zasadę Królestwa Bożego. Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Jezus sam dał przykład tej służby stania się ostatnim podczas właśnie swojej męki. Kiedy był wyrzucony za miasto, jak niepotrzebny, powiem to mocno, śmieć, przeszkadzał, tak jak jest w tym pierwszym czytaniu. Zarzuca nam przekraczanie prawa, wypomina nam. On w tym przeszkadzał. Ale potem jeszcze to, co Jezus robi, jest jeszcze mocniejsze. Wziął dziecko, czy to jest takie przedstawienie, Jezus robi przedstawienie. Wziął dziecko. Postawił je przed nimi. To dziecko pewnie było twarzą do nich. I objąwszy je ramionami. On się utożsamił z tym dzieckiem. Jezus objął je. Mówi do nich. Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, mnie przyjmuje. Mówił, utożsamił, nie? To jestem ja, jak to dziecko. A kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. Czyli to dziecko, gdzieś kryje się w tym dziecku tajemnica, jak dotrzeć do Boga. Bo kto mnie, Jezus mówi, przyjmuje mnie tego, który mnie posłał, czyli Ojca. To jest droga do Boga. I droga przez Jezusa to jest droga przez dziecko. No jak to w ogóle wyjaśnić? Po pierwsze, Jezus jest przecież dzieckiem swojego Ojca, czyli Synem Bożym. Jest Bogiem. Sam jest dzieckiem Boga. Więc my mamy stać się tym samym. Jesteśmy tym samym.
przez przybranie. Nie jesteśmy synami i córkami Bożymi, ale poprzez przybranie, przybrane synostwo jesteśmy przybranymi dziećmi Boga. Wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. I poprzez te ramiona Jezusa On nas tak samo obejmuje, jak to dziecko. Bóg Ojciec z ramionami Jezusa to robi. My jesteśmy w Jego rękach. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego, Jezus mówi na krzyżu. A drugi sposób wyjaśnienia jest taki bardziej ludzki. Dlaczego Jezus mówi o tym dziecku? Co to ma być dla tych apostołów? Co oni mają zrozumieć? Ja zaproponuję takie wyjaśnienie na koniec. Dziecko jest całkowicie zależne i czuje się całkowicie zależne od swoich rodziców. W pewnym sensie dziecko bez rodziców marnieje i ginie. Zwłaszcza małe dziecko. I my mamy tak się czuć w naszym życiu względem Boga. Chcemy być całkowicie od Niego zależni i w tych właśnie Jego ramionach. I gdzie tu jest miejsce na wielkość? Na pychę? Albo jak to mówi bardzo dosadnie drugie czytanie, to żądzę, nie? Jakub apostoł. Żądzę rządzenia. Żądzę być jakimś większym niż inni, skoro ja czuję się dzieckiem Boga. Czuję się mały i bez Boga bezbronny, ale w Jego ramionach nic mi nie grozi poza Jego wolą. Ja się czuję bezpiecznie. I nie znaczy to, że nic złego mnie nie spotka. Nie. Jezusa umęczyli i zabili, tak? Ale że kiedy będę przeżywał te złe, trudne rzeczy, a może cierpienia, to wciąż jestem w Jego ramionach. A wtedy jest mi o wiele łatwiej.